Jeśli chcecie kupić końce do FIFA 16 albo cyfrowe wersje gier na PS4, zapraszam was do superkońcy.pl. Przy podaniu hasła Koza macie 5% zniżki. Polecam. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku, w którym sprawdzamy, czy bestie z poprzednich FIF są nadal groźne. Zostawiliście niemal 1000 łapek w górę i naprawdę ogromne ilości komentarzy pod poprzednim odcinkiem, co bardzo mnie cieszy, że ta nowa seria bardzo wam się spodobała. Mam nadzieję, że kolejny odcinek was nie zawiedzie. Jeśli tak będzie, znowu gdybyście zakręcili się około tego 1000 łapek, to by było dla mnie coś znakomitego. Czekam na kolejne komentarze, kogo chcecie, żebym przetestował. A dziś sprawdzamy Akbol Nahora oraz Dumbie, czyli dwie bestie z FIFA 15. Zacznijmy od statystyki Woryjczyka: 93 tempa, 82 strzałów, 68 podań, 82 dryblingu, 73 fizyki. A jeśli chodzi o Anglika: 90 tempa, 74 podań, 80 fizyki. To co w Dumbi jeszcze było fajne, to to, że miał 4 gwiazdki sztuczek i 4 gwiazdki słabszej nogi. A jak prezentują się ich statystyki w FIFA 16? Troszkę gorzej, ponieważ Dumbia stracił 3 punkty overalla, ale jeśli spojrzymy na statystyki, nadal jest to po prostu przerażające. 91 tempa, 79 strzałów, 71 fizyki, 79 dryblingu. To co ważne, nie stracił on gwiazdki sztuczek, stracił tylko gwiazdkę słabszej nogi. Ale tak naprawdę nie wiem, czy jest to jakimś strasznym downgrade'em dla niego. Jeśli chodzi o Anglika, tutaj to co najważniejsze, czyli tempo, strzały, fizyka i drybling są na swoim miejscu. Dodajmy sobie jeszcze resztę składu, no i możemy zaczynać. Szukamy przeciwnika. No i dobra, zobaczmy, kogo FIFA rzuci nam na pożarcie. Może być problem, jeśli ktoś daje Mertensa na napad, to zna się na rzeczy. Ogólnie bardzo mocny skład Serie A, w dodatku Inform Pjanic, jeszcze z Hamszik, Nainggolan naprawdę ładnie to poustawiał, bardzo dobra obrona. No, zobaczymy jak to będzie, chociaż mam dwie bestie, to reszta tego składu w pewnych miejscach nie wygląda najlepiej, ale myślę, że ten atak powinien przeważyć szale zwycięstwa na moją korzyść. Zaczynamy. Jaka to jest dziwna kamera, co to jest? Gdzie ja gram w ogóle? Znaczy to jest stadion jakiś, ale nie mam pojęcia, ale się czuję tak dziwnie po prostu. Wow, to wszystko jest takie małe i dziwne. Dobrze, Ermenko poczeka na Dumbie, dobrze, cyk, teraz wypuszczaj Akbol Nahora. Akbol Nahor dobrze przyjął sobie tą piłkę. Akbol Nahor po ziemi przy bramkarzu, jeszcze przy piłce. Akbol Nahor, 7 minuta i mamy już 1-0. Troszeczkę było tutaj szczęścia, ale już to pierwsze wykończenie powinno być bramką, więc nie mam jakichś wyrzutów sumienia, że to wpadło. Spokojnie, spokojnie. Gdzie są moi obrońcy? Nie wiem, ale po prostu na tej kamerze gra się tak piekielnie dziwnie. O Jezus, no dawaj, dawaj, dawaj gol. Nie umiem bronić, nie umiem bronić przy tej kamerze. Jest 1-1, ale ja naprawdę nie jestem w stanie, nie wiem czemu, bo no, jak gdyby nic się nie zmienia, ale ja po prostu nie wiem czemu na tej kamerze gra mi się tak piekielnie dziwnie. Ermenko, zejdź do środka. Ermenko jeszcze jest przy piłce, uderza, bramkarz broni. Aj, nie spodziewałem się, że zgarnę tą piłkę zawodnikiem CSKA, bo gdybym był bardziej przygotowany, przerzuciłbym na prawą nogę i wykończył. No, nie wyszło. Spróbujmy teraz coś może z tego rzutu wolnego. Westwood, wejdź do środku i tam jest kompany. Wansą kompany nie trafia. To Dumbi, Dumbia wybiega, ładnie Dumbia, ominiemy bramkarza w FIFA 15, Dumbia! No to teraz wróciły stare czasy Pace'a, kiedy bramkarze mijały się z ogromną łatwością. To była taka typowa bramka z 15, Seydou Dumbia. No i obydwie nasze bestie mają już po jednym golu, bardzo mnie to cieszy, ale tak piekielnie dziwny jest ten mecz przez ten stadion, że to jest masakra. To jest chyba Parc des Princes, ale nie jestem pewien. Oj, Raja Nainggolan, nie można mu pozwolić strzelić! Właśnie tego nie chciałem mu pozwolić, ale na szczęście był Mignolet. Westwood, oj, faulowany Westwood. Zobaczymy, kto ma lepsze rzuty wolne. Myślę, że Dumbia nie ma wcale takich złych, chociaż jeszcze w składzie mamy Ermenko, więc wtedy będzie można go wykorzystać. Jeszcze żółta kartka dla Alexa Sandro. Zobaczmy, 45 minuta, rzut wolny. Zobaczmy, statystyki Dumbi są niezłe, 79-71. To spróbujmy, Dumbia, lekko, przy słupku, żeby to wpadło. Powiem wam, że po tym patchu, nie tym co wszedł teraz, tylko jeszcze wcześniejszym, rzuty wolne idą mi po prostu tragicznie. Nie wiem czemu, ale nie mogę zupełnie się wstrzelić. No i dobrze, mamy koniec pierwszej połowy, po której wygrywamy 2-1. Dumbia i Akbol Nahor strzelili obydwie bramki i stworzyli sporo sytuacji. Statystyki po tej połowie wyglądają tak. Jak zwykle przeciwnik ma trochę lepsze posiadanie piłki niż ja, ale w statystykach strzału to ja przeważam. Mam nadzieję, że
Końcowy rezultat będzie podobny. Lecimy z drugą połową. Wow! Dobrze, Kyle Walker. Kyle Walker teraz do Witzela. Axel Witzel ma miejsce, żeby przymierzyć. Axel Witzel! No, ładne uderzenie. Jeszcze mamy rzut wolny. Zobaczmy, Westwood tutaj z boku. On nie ma czterech gwiazdek sztuczek, więc wjazd trochę jest utrudniony. Ale nadal Westwood przy piłce. Przełóż sobie Westwood, uderzenie! Co za gol Anglika! On naprawdę sobie zasłużył też na tą bramkę, bo tyrał jak wół w całym tym meczu. No i dokłada trzeciego gola dla naszej drużyny. Już się obawiałem, bo ta druga połowa była nudna po prostu. Także to masakra, ale Westwood pokazał teraz klasę. No i zrobiło się ciekawie. Zagrajmy jeszcze raz Westwoodem, zobaczymy, może się to powiedzie. Dobrze, Westwood, przełóż, nice. To jest nowe sędziowanie, to jest nowy patch sędziowski. Gdzie tu jest przywilej korzyści, człowieku? Jestem w polu karnym z piłką, a ty gwizdzesz. No, nie wierzę po prostu, no nie wierzę. Czekajcie, spróbujmy, no tu na krótko to zagrać znowu. Czy ja mam tam gdzie podać? No niezbyt. Dawaj, Westwood, ty jesteś zawodnikiem. No ale jeszcze sakbol na chor, jeszcze sakbol na chor. Do Dumbi. No czemu mnie nie przyłączyło na Dumbi, jak chciałem strzelić? Co jest? Widzę, Eremenko, przepraszam. Eremenko przy piłce. O Boże! Tutaj przeciwnik dostanie żółtą kartkę przynajmniej. Zobaczymy, co wyciągnie sędzia. Tak, żółta kartka niestety nie druga. No ale jest to szansa w 90 minucie dla Dumbi, żeby strzelił. Albo dla Akbol Nahora, który został tutaj samotny. Przyjął, źle przyjął, uderzył jeszcze rzut rożny. Myślałem, że on się odwróci tym przyjęciem. Nie wyszło chłopakowi tym razem. Akbol Nahor ładnie poprzekładał. Akbol Nahor wjeżdża w pole karne, cokolwiek. No nie, już nic. No i to jest koniec tego spotkania. Słuchajcie, jeśli miałbym powiedzieć po tym jednym meczu, czy te bestie są nadal groźne, Dumbia na pewno, a Akbol Nahor, szczerze powiedziawszy, nie do końca przypadł mi do gustu. Jest taki jakby jakiś drewniany, taki sztywny, ciężko się nim gra. No ale na pewno Dumbię warto wypróbować po raz kolejny, tym bardziej, że kupiłem go za Quicksell. Jak widzicie, miałem rację. Westwood to jest zawodnik tego spotkania, ale nie ma co się dziwić. Chłopak pracował bardzo ciężko cały mecz i szczerze powiedziawszy, mogę go wam polecić z czystym sercem. Jeszcze jeśli szukacie jakiegoś taniego zawodnika za Quicksell, nawet dwa spotkania, Westwood jako środkowy pomocnik radził sobie fantastycznie. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć statystyki tego spotkania. Przeciwnik chyba dołożył jedno celne uderzenie w porównaniu z poprzednią połową. No ale nic takiego jakiegoś ważnego z jego punktu widzenia się nie wydarzyło. I słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić tej łapki w górę i dać mi znać w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Ja tak jeszcze słowem podsumowania, Dumbia naprawdę duży plus. Akbol Nahor, no nie nazwałbym go jakąś straszną bestią, ale to też zależy od stylu gry. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona.